przerwie, co niestety nie była mikro. Jeszcze raz mamy okazję porozmawiać z Sebastianem. Ja przypominam, że byliśmy ostatnio w roku 2013 dopiero. Powiedz mi, co tam się dalej działo, jeśli chodzi o małego? No, mamy 2013 rok, Fabuśmy niewiele ponad pół roku. Wtedy był pierwszy okres izolacji, jak miał pół roku. Trwało to od marca do marzec, kwiecień, do końca maja praktycznie, że Fabiana wtedy nie widziałem. Ja nie wiem, co się z nim działo. Jak mówisz izolację, ja się oczywiście domyślam, co się stało, ale to było tak, że po prostu co, że miałeś już przypisane wtedy przez sąd jakiekolwiek... To znaczy nie, wtedy właśnie matka zażaliła tą opiekę naprzemienną, która była przyznana. Ja o tym nic nie wiedziałem. Dogadano się tu poza moimi plecami z moim adwokatem, jak to się robi w Radomiu, z panią Bogumiłą Bartoszak, która nie poinformowała mnie, ja operuję nazwiskami, operuję faktami, z panią Bogumiłą Bartoszak, która mnie oszukała, po prostu oddała mi też pieniądze za to, co jej zapłaciłem niby za reprezentowanie. Nie poinformowała mnie, że zostało zażalenie złożone przez pełnomocnika mamy dziecka na to postanowienie o opiece naprzemiennej i nie złożyła też zażalenia w moim imieniu, do czego była zobowiązana. Po prostu powiedziała, że nie miała do mnie telefonu, dosłownie, cytuję panią mecenas Bartosiak, i że nie mogła się ze mną skontaktować. W związku z tym sąd okręgowy wrócił sprawę do sądu rejonowego wtedy i przez ten czas, na ten okres sprawy, gdzie po prostu właściwie nie było, znaczy był prawomocny, to postanowienie prawomocne było, ale ponieważ oni to wrócili do sądu rejonowego, matka przestała wydawać mi Fabusia wtedy przez 3 miesiące małego. Wtedy Fabusia widziałem tylko raz i też była taka sytuacja, że kiedy ten raz go widziałem, ja właśnie wtedy miał 8 miesięcy, to było 3 maja bodajże, byłem wtedy z tatą swoim i miał obrażenia na głowie wtedy, o czym poinformowałem kurator, bez żadnej reakcji oczywiście. Fabiana nie widziałem do 24 maja później, przez te 3 miesiące. I zdziwiłem się jego reakcji, jaka była na mnie, kiedy mnie zobaczył właśnie, bo 24 maja była rozprawa w sądzie rejonowym, gdzie sąd ograniczył mi kontakty do 2 razy w tygodniu po 4 godziny wtedy. Jeszcze bez obecności kuratora. To jest 2013 maj. Maj 2013. Kontakty są ograniczone przez sąd rejonowy do spotkań 2 razy w tygodniu po 4 godziny w środę i w soboty w określonych godzinach w moim miejscu zamieszkania. Reakcja Fabiana po tym okresie 3 miesięcy po prostu, kiedy mnie nie widział, był to mały chłopczyk jeszcze, ja się bałem po prostu, że może mnie nie poznać, może zareagować bardzo dziwnie. Po prostu jak mnie zobaczył, był wtedy w foteliku, w nosidełku samochodowym, cały zaczął się po prostu cieszyć całym sobą z radości, po prostu rękami zaczął machać nóżkami, po prostu wierzgać. Widać było tą radość po prostu, jak, że zobaczył ojca po 3 miesiącach, taki mały chłopczyk, że pamięta po prostu. No i te kontakty zaczęły się odbywać, bo zostały bardzo ograniczone, ale w ogóle były. 2 razy w tygodniu po te 4 godziny po prostu realizowałem oczywiście każdy ten kontakt. No i oczywiście wtedy zaczęły się dziać różne takie rzeczy po prostu, że już wtedy zacząłem zauważać, mimo że Fabian nie chodził jeszcze wtedy. To znaczy, ja się tu zaciekawiłem, to znaczy ja dobrze słyszałem, 2 razy w tygodniu? Po 4 godziny, tak. 2 razy w tygodniu po 4 godziny, tak? Po 4 godziny. I czyli to się wszystko odbywało w tym samym mieście, tak? I tobie dało 4 godziny, tak? Czyli ja po prostu jestem, wykonuję w tej chwili wolne zawody. Czyli, rozumiem, że cały twój kontakt, prawda, emocjonalny, prawda, edukacyjny i jakikolwiek inny z dzieckiem miał się, rozumiem, zamknąć w tych 4 godzinach na... Może dla kogoś, kto akurat pierwszy raz to słyszy, ja dodam, że to jest niestety ponury standard. To znaczy, że to tak się odbywało u bardzo wielu ojców, którym się przydziela właśnie pojedyncze godziny w miesiącu. I oni mają w tym czasie zrealizować wszystkie obowiązki i przyjemności związane z pobytem z własnym dzieckiem, tak? Ja to troszeczkę sobie ironizowałem, ale jakby no jest to ciekawe, no bo jeżeli jest to na przykład to same miasto, często to jest tak, że co jest w ogóle na sąsiedni dom, no i jeśli to ma tak wyglądać, że człowiek nie może tego dziecka, z którym przedtem miał normalny kontakt przed postanowieniem i on nagle nie może, musi 2 tygodnie czekać, żeby zobaczyć znowu swoje dziecko,
i to dziecko musi czekać 2 tygodnie, żeby po prostu pobyć z własnym tatą, no to ja się pytam, kto kiedykolwiek miał taki pomysł i wielokrotnie zadawałem to pytanie, nigdy nie uzyskałem odpowiedzi. Chciałem zapytać, gdzie jest taki wpis w jakimkolwiek z kodeksów, a gdzie jest takie zalecenie przez kogoś ustalone, że ten kontakt jakby ma tak wyglądać, że jak się ludzie rozstają, to ojcu jest przydzielane, licząc cały rok, pojedyncze dni, a cała reszta należy się matce. I czy rzeczywiście to jest dobry pomysł? To tak przy okazji mi się skojarzyło. Przepraszam cię za wtręt, ale nie, jest to, tak, jest to taka, taka za jest każdym prawda. Razem przeraża uogólnienie. Taka tak? jest prawda i takie są standardy w ogóle obowiązujące w całej Polsce. Nie tylko tu w Radomiu, nie tylko w moim przypadku. No i te kontakty tak się odbywały po prostu 2 razy w tygodniu. No i mimo tego ja zacząłem zauważać, że co drugi kontakt dziecko ma obrażenia po prostu w obrębie głowy, w obrębie twarzy. No dobrze, takie ale malutkie dziecko. Miałeś wtedy kuratora już? Nie, jeszcze nie miałem. Aha. Ale, rozumiem, że zgłaszasz ale, to, ale już sygnalizowałem tak i informowałem sąd, robiłem dokumentację. Były to siniaki w obrębie głowy, w obrębie twarzy. Było to ewidentnie widać, że są to odgniecenia, bo był duży ślad od kciuka w tym mniej więcej miejscu, jak się chwyta dziecko. Małe ślady po drugiej stronie, po prostu zasienione. Fabian jeszcze wtedy nie mówił, bo miał, już zaczynał i mówił, że mu po prostu, mu czyli mama, bo na mamę mówił mu wtedy. Pokazywał, że mu, ja się pytałem już go, co się działo, to mówił, że mu. Oczywiście zacząłem zgłaszać to i na policję, bo były i sieniaki po prostu różnego rodzaju na głowie, w takich dziwnych miejscach. Policja każdą sprawę rozbijała na po prostu pojedyncze sprawy, mimo tego, że wiadomo, podmiot i przedmiot sprawy był ten sam, były te same obrażenia. I no, dziecko było tym podmiotem po prostu i te obrażenia nie mogły powstać u mnie, tylko powstawały pod opieką mamy. Ja nie mogę powiedzieć, kto to robił, bo tego nie widziałem, ale te obrażenia były i były faktem. No i po prostu było bez żadnej reakcji. Sprawy rozbijano po prostu. Każdy siniak, czy każde jakieś tam po prostu ale takie zdarzenie ale to jest... było rozbijane po prostu na pojedyncze sprawy. Czyli nadawano numer, to była pojedyncza sprawa. Jak zgłaszałem następną rzecz, była następna sprawa. Po co to jest robione po prostu? Po co tak się robi w Polsce? Żeby z ojca robić osobę po prostu pieniacza tak zwanego, tak? Bo tyle spraw to zakłada. Tylko, że to nie jest pieniactwo ojca, czy ojców w ogóle, bo tak się robi w całej Polsce. To są takie standardy, takie są przyjęte po prostu tory działania, żeby tak robić, przez policję, przez prokuraturę, przez sąd rodzinny. Bo później na przykład ktoś występuje przed kamerą, no założył 15 spraw, tak jak tutaj w mojej sprawie, no tak? Tak? Ale te 15 spraw powinno być w jednej sprawie połączone, bo sprawa dotyczyła jednego dziecka, takich samych obrażeń i tych nie samych mówiąc osób. O tym, że już pierwsza interwencja powinna być absolutnie skuteczna. Tak, a pierwsza interwencja powinna być skuteczna. No to niestety te sprawy rozbijano. Jeszcze co ciekawe jest, te sprawy prowadzą inni policjanci, inni prokuratorzy. Nie ma między tym łączności, czyli jest jak gdyby łamane w ogóle łamane procedury jakieś, tak? Zobaczcie, ja cię tak przekornie zapytam, bo podejrzewam, że oczywiście z łatwością odpowiesz mi na to pytanie, ale powiedz mi, a gdyby się tak zdarzyło, teoretycznie, z jakichś przypadków również, które znamy, że zdarzyłoby się tak, że mężczyzna by wykonał cokolwiek takiego, czyli na przykład kobieta by odebrała od mężczyzny dziecko, które ma jakieś ślady, jakichś urazów, tak? To powiedz mi, no, to jaki jest dalszy ciąg? Również to jest znaczy, 15 spraw ciągnących się latami? Nie, to by nie było 15 spraw, tylko byłoby więzienie od razu. I 15 myślę, minut prawdopodobnie. To byłoby 15 minut, tak? 15 minut, jakby coś takiego miało miejsce. Zresztą tutaj pokazuje całe postępowanie ze mną policji i prokuratury w Radomiu wcześniej, już gdzie stawiano mi, próbowano mi wsadzić do więzienia już wcześniej na podstawie prefabrykowanych dowodów, fałszywych zeznań matki, fałszywych zeznań kuratorów. Stawiano mi zarzuty stalkingu, znęcania nad matką, gdzie nigdy do tego czegoś nie doszło. Zostałem uniewinniany, ale później jak ja teraz chcę egzekwować na przykład, bo jest sprawa w toku, że zostały złożone przez matkę fałszywe zeznania, fałszywe zawiadomienie, to prokuratura pisze w uzasadnieniu umorzenia tego postępowania przeciwko matce, które ja złożyłem, o te fałszywe zeznanie, fałszywe oskarżenia, że matka składała zeznanie nieświadome. Nieświadome składanie zeznań nie wypełnia znamion czynu zabronionego, powołując się na jakiś wyrok Sądu Najwyższego, który w ogóle
nie licuje z tą sytuacją, do której doszło. Czyli mi stawia prokuratura najpierw zarzuty, oskarża mnie. Tracę na tym po prostu ja prywatnie, bo zostaje mi broń do depozytu zabrana. Opinia idzie jakaś po prostu gdzieś do sądu rodzinnego, że takie postępowania trwają, po to, żeby w tej sprawie rodzinnej utrudniać postępowania. Ale jak ja to udowadniam, że niestety to wszystko jest nieprawdą, bo dzięki Bogu miałem na to dowody, to prokuratura mówi, że to było wszystko nieświadomie robione. Zarówno przez matkę, przez panią kurator, że one nieświadomie złożyły zeznania, które mnie po prostu jakoś dyskwalifikowały i było postępowanie karne, gdzie mogłem iść właściwie siedzieć wtedy. To trudno sobie wyobrazić, to co zadałeś pytanie, jakby takie coś się zdarzyło wobec dziecka z mojej strony. No właśnie. Byłby szum w mediach, byłby po prostu tutaj w Radomskich przynajmniej. Dobrze, to ja również... I więzienie. Może też troszkę przekornie zadam to pytanie, ale tak naprawdę też dla wielu ludzi, którzy się z tym nie zetknęli. Powiedz mi, a jak uważasz, a skąd wynika taki brak symetrii w tym traktowaniu? Że jest inaczej w przypadku ojca, inaczej w przypadku matki. Bo tak naprawdę to są rodzice i to jest cały czas dziecko. Generalnie dziecko, gdzie wszędzie jest wskazywane, że ma być w najwyższym stopniu chronione, prawda, jest ileś rozmaitych inicjatyw, które mają do tego zmierzać. Ja ci zapytam tak, powiedz mi, czy ty wiesz, dlaczego tak jest? To znaczy, dlaczego nie ma symetrii w tym traktowaniu takich samych przestępstw, tak nazwijmy to po imieniu, i takich samych niedopuszczalnych rzeczy wobec dziecka? Czemu nie ma symetrii w traktowaniu tego u matki i u ojca? Od razu właśnie ustosunkuję się do tego, że tak się dzieje w całej Polsce. To nie jest tylko tutaj u mnie. Może u mnie jest bardzo ten przypadek taki dosyć drastyczny. Jest tak dlatego po prostu, żeby wytwarzać taką patologię, bo z tej patologii żyje po prostu cały system naczyń połączonych, ja to tak nazwę, czyli żyje sąd, żyje prokuratura, żyje policja, żyją kuratorzy, MOPS-y, OIK-i i tak dalej, i tak dalej. W moją sprawę jest zaangażowanych 11 instytucji. 11 instytucji jest zaangażowanych w tę sprawę, co podkreślił ostatnio pan poseł Paweł Skotecki w wywiadzie. I te instytucje z tego żyją przecież. Łatwiej jest żyć z ojca, który pracuje, który czegoś tam się w życiu dorobił, ciężką pracą, żeby go ograbić po prostu, z ojców w ogóle w Polsce. No bo matki są przeważnie albo bezrobotne, albo po prostu żyją z pomocy społecznej, albo po prostu żyją z alimentów, tak? I to jest mi się wydaje, to jest jedna strona medalu, że to jest taka. Poza tym no, w Polsce jest jednak ten system matriarchalny, tak? Gdzie matka jest po prostu hołubiona od wielu, wielu tam wieków, tak? No tak, ale czy tobie się wydaje, że w jakiś prosty sposób można było zmienić? O tak zapytam. Rozmawiamy sobie z jednej strony o tym, co tobie się przydarzyło i co przydarzyło się twojemu dziecku, ale z drugiej strony no, przerażające jest właśnie to, co nie wiem, no to jakby każdy z nas działający w jakichś ruchach ojcowskich to widzi, że to jest, jak to powiedzieć, że to jest jakby taka norma, jakby ktoś po prostu sobie zamyślił taki system, w którym ta dyskryminacja ojców jest czymś oczywistym, tak? Ale ja zapytam tak. Ty na przykład też ciężko doświadczony, czy ty widzisz, co należałoby zrobić jednym ruchem, żeby to przerwać? Tak, oczywiście. Wyłączyć po prostu z postępowań rodzinnych sądy po prostu. Powinny to rozpatrywać jakaś instytucja do tego oddzielnie powołana po prostu. A co myślisz na przykład o tym w tej chwili przez ruchy ojcowskie wdrażanym tym projekcie? Tu wspomniałeś też o pośle Skuteckim, który działa w Sejmie w tej sprawie razem z całym zespołem. Jest to bardzo dobry projekt, ponieważ w tym projekcie jest coś takiego, żeby po prostu rozdzielić jak gdyby sprawę rozwodową od spraw po prostu opieki nad dziećmi, co jest bardzo dobre po prostu. Sprawa opieki nad dziećmi, jeżeli już to ma tak być, przez sąd powinna być rozstrzygnięta co najwyżej w ciągu 20 dni, właśnie dla dobra dziecka. Dla dobra dziecka, to jest magiczne słowo, zawsze używane przez sądy, przez rzeczników sądy, między innymi w mojej sprawie. To dla dobra dziecka to powinno być rozstrzygnięte w ciągu 20 dni, ta opieka nad dzieckiem. A później niech rodzice się sądzą w czasie spraw rozwodowych nawet przez 10 lat o majątek, niech biorą ze sobą brudy, a nie kosztem dziecka, po prostu jak to jest robione teraz. Bo dziecko staje się kartą przetargową do niszczenia ojców, w Polsce do niszczenia ojców, bo tak jest niestety.
Tak, no, to zrobi nam się taki wtręt ogólny w tej sprawie, ale trudno o tym nie mówić z tego względu, że ta sytuacja twoja jest jakby tylko taką soczewką, której się widzimy w powiększeniu, po prostu w jakimś takim studium sytuacji, które się wielokrotnie działy. Słuchaj, a powiedz mi tak, znaczy od którego momentu w ogóle włączyli się kuratorzy, tak? W którym to było roku, w którym to mniej więcej momencie jest, było? Mamy przełom roku 2013-2014 i Fabian zaczyna już wtedy mówić. Mhm. Zaczyna też dobrze mówić, bo bardzo szybko zaczął mówić, wtedy już właściwie już buduje pełne zdanie. Są dalej obrażenia na głowie, to mówię, te obrażenia są co tydzień praktycznie, gdzie dziecko widzę bardzo rzadko, są obrażenia. No i oczywiście no, jest to normalna sytuacja, że jeżeli są takie obrażenia, no to ja pytam, tak? Bo trudno jest nie spytać dziecka, co się stało, tak? No i Fabian już sygnalizuje, że to zrobiła mama po prostu. Pokazywał a oczywiście... A co mówiła mama? Zapytano o to. Z mamą nie było żadnego kontaktu, nie odpowiadała na pytania, zresztą nie ma do dzisiaj, tak? Czyli rozumiem, że przy przekazaniu dziecka po prostu nie reagowała. Nie, nie było żadnej odpowiedzi. Tak, czy tak, tak, dokładnie. Ale no i wtedy sąd, widząc co się dzieje po prostu, bo sąd widział to, widziała to prokuratura, która sprawę tuszowała, już wtedy początek tego tuszowania, chociaż to nie było jeszcze, to apogeum tej przemocy dopiero miało nastąpić. Skierowano nas na badania, bez dziecka oczywiście, gdzie już jest jakaś tam, przynajmniej symptomy przemocy są, sąd ma na ten temat wiedzę, prokuratura ma wiedzę. Skierowano nas na badania w sprawie rodzinnej do Centrum Uzależnień Alkoholowych i Narkotykowych w Ostrowcu. W Ostrowcu, tak. Nie i mamy dziecka, gdzie wobec mamy już wcześniej była wydana stosowna opinia, gdzie było badanie lekarskie, że po prostu właściwie opieki nie powinna sprawować, no bo osobowość chwiejna emocjonalnie, to co mówiłem, ze skłonnością do zachowań agresywnych. Rozumiem, że te badania już wtedy były. Matki badania były i ta opinia została całkowicie przez sąd pomijana, tak? Ta opinia, tak, w ogóle i te inne badania, bo o tym mówiliśmy. Gdzie to potwierdzało, jak gdyby te zachowania matki już potwierdzały to, co było w tej opinii. I we wcześniejszych badaniach matki, które ja miałem, tej dokumentacji lekarskiej, którą ma sąd, tak samo miała prokuratora, właśnie, że osobowość chwiejna emocjonalnie ze skłonnością do zachowań agresywnych w związku ze współistniejącą patologią mózgu organiczną. Czyli bardzo ciężkie schorzenie i ta skłonność do zachowań agresywnych. Sąd na to nie reaguje w ogóle, mimo tego, że jest ta opinia. Opinie potwierdzają zachowania mamy i obrażenia, które Fabian ma na głowie. I sygnalizuje, że to robi mama, tak? No niestety, kierują nas po prostu, gdzie no, nie ma żadnych po prostu powodów, żeby kierować moją osobę gdzieś na jakiekolwiek badanie takie, no ale dobrze. Ale kierują nas tam bez dziecka, czyli bez dziecka, czyli nie do RODK, tak jak jest to zwykle praktykowane, bo w RODK przypuszczam, że biegłe psychologi potwierdziły bardzo szybko, że dziecko jest, że wobec dziecka stosowana jest przemoc, tylko do psychiatry i psychologa zajmującego się uzależnieniami, gdzie ja jestem abstynentem, mama Fabiana też nie spożywa ani alkoholu, ani papierosów, ani się nie narkotyzuje. No to skąd pomysł, żeby tam? Nie wiem, to sąd po prostu tutaj wiadomo decyduje, sąd wszystko może. Jest to speluna, jadę tam na te badania, jest to speluna taka, można tak nazwać, taka przychodnia po prostu, gdzie ludzie sikają na korytarzach i tak dalej. Biegły bez żadnej specjalizacji, jak się okazuje. Tym bardziej bez doświadczenia żadnego. A to był psycholog? Psycholog i psychiatra, tak. Aha, psycholog i psychiatra, ale bez żadnej specjalizacji, bez żadnego doświadczenia w sprawach tak zwanych, znaczy opieki w ogóle nad dzieckiem, w sprawach rodzinnych i tak dalej. Nie robiły nigdy takich po prostu badań, tylko badały uzależnienia i w tych zakresach opiniowały dla sądu. No i jaki był wynik wtedy? Ja podkreślę, że wielokrotnie wcześniej robiłem różnorakiego rodzaju badania, tak? No, przez okres 20 lat kilkukrotnie co najmniej bardzo szczegółowe badania psychologiczno-psychiatryczne w związku z wykonywanym zawodem, w związku z tym, że byłem w jednostkach specjalnych policji, na misje wyjeżdżałem, to były bardzo szczegółowe badania. Posiadałem broń, tak. No generalnie badania oparte o rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych. To jest oczywiste, ale rozumiem, że można to wyjaśnić wszystkim. Tak, to są badania, tak, które mają udowodnić, że możesz się. Dniowe, że mogę się wykonywać zawód policjanta, posługiwać się bronią w ogóle, no i tak dalej. Po prostu bardzo szczegółowe, gdzie jakieś tam uchybienia od normy. I to nie były badania jednokrotne, tylko kilkukrotne. To jest chyba bardzo szczegółowe zadanie, takie trwające cały dzień, tak? To są dwudniowe badania tak psychologiczne, gdzie się wykonuje całe baterie testów psychologicznych. Jakiekolwiek uchybienie po prostu nie mogło w deficyt zdrowotny, jakiś w stanie zdrowia.
moim, czy w ogóle badanych osób innych. No a co panie w przychodni wobec tego? Panie w przychodni po godzinnej rozmowie, bez żadnego testu, stwierdziły, że mam osobowość o cechach paranoicznych, ponieważ o cechach paranoicznych i ta osobowość się reaktywuje wobec wtedy tylko, że jak po prostu, że nie mam zaufania do sądu, prokuratury, biegłych, kuratorów i w tym się ta osobowość jak gdyby manifestuje moja. I w związku z tym stwierdziły, że ja nagrywam jeszcze i fotografuję, podkreślę, niewłaściwe zachowania matki, tak jest w tej opinii, niewłaściwe zachowania matki, ale już tego nie wyjaśniły, jakie są to zachowania niewłaściwe i źle wpływam przez to na relacje matki z dzieckiem. Ale z tego wynika, że właściwe mógłbyś fotografować. Czyli właściwe mógłbym fotografować, a to tak jest w tej opinii. Okay. I no. Panie oczywiście, które nie miały władzy do tego, po prostu nie mogą czegoś takiego robić, zadecydowały, że powinienem mieć kuratora w związku z tym. Że po prostu nie mam zaufania do sądu i prokuratury, do policji, do biegłych kuratorów i w związku z tym, że fotografuję te niewłaściwe zachowania matki, powinienem dostać kuratora, żeby pilnował właśnie tego, żebym nie nagrywał i nie fotografował. Co ma dalszy ciąg swój, zaraz opowiem o tym. Po czyli kurator nie był tak naprawdę kurator, jeśli dobrze rozumiem, był przydzielony do tego, żeby pilnować, czy nie fotografujesz niewłaściwych zachowań. Tak, bo moich niewłaściwych zachowań innych wobec dziecka, czy wobec matki, sąd, ani biegli, nikt w ogóle, ani prokuratura, ani policja nigdy nie opisały. Nigdy nie opisały i takich zachowań nie było po prostu. Jedynym zachowaniem według biegłych, sądu, prokuratury to jest to, że fotografuję i nagrywam swoje dziecko, które ma obrażenia stwierdzone przez wielu biegłych. To jest ciekawe, że to jest coś, co mnie uderzyło przy innych materiałach, które oglądają na temat tej sprawy. A ja zwracam uwagę, że tu zachodzi taka ciekawa rzecz, że jedyną reakcją sądu tak naprawdę na całe to zło, które się działo wobec dziecka, no, ze strony matki albo kogoś z otoczenia, tak, w każdym razie ewidentnie po odebraniu od matki dziecko było w tym stanie, to jedyną reakcją był zakaz publikacji dalej tego i zakaz w ogóle realizacji takiej dokumentacji, czyli jedyną reakcją sądu było coś takiego, że sąd zakazał dokumentowania, że się zło dzieje. No to jest dla mnie niesamowite, czy ja to Tak, bardzo dobrze. Najpierw próbowano to zrobić przez biegłych, bo one napisały w tej opinii, że właśnie to jest bardzo złe. Myśleli może, że ja zrezygnuję z tego dokumentowania tych rzeczy, bo to było bardzo niewygodne dla sądu w ogóle i dla prokuratury, dla policji. No nie słucha się tego łatwo. I po prostu później dano kuratorów po to, żeby, tak jak mam udokumentowane, to jest to też na internecie są filmy, gdzie kurator przyjeżdża na kontakt, właśnie tych kuratorów, którzy dano, i mówi, że jak nie schowam kamery natychmiast do bagażnika, to ona przerywa kontakt. Nie to, że widzi, że ja trzymam dziecko na rękach, że dziecko źle reaguje na ten kurator, bo się jej boi po prostu. Tylko kurator wyraźnie żąda. Proszę schować kamerę natychmiast, bo pan robi chucpę tutaj, do bagażnika. Jak pan nie schowa, to ja przerywam ten kontakt. Tak, takie są nagrania. Już pominąwszy inne działania kuratorów, o których też zaraz opowiem. No tak, tu znowu zachodzi takie ogólne pytanie, ponieważ ja się zetknąłem z takimi sytuacjami wielokrotnie i u bardzo wielu osób, to ja na przykład mam takie pytanie ogólnie pod rozwagę słuchających i również jakichś instytucji, które słuchają, na przykład właśnie sądów. Ja mam pytanie, generalnie kto ma filmować nasze dzieci? Jeśli nie my, tak naprawdę. Może taksówkarze, może na przykład, nie wiem, może jacyś ludzie na ulicy przypadkowo zaczepieni mają większe prawo do tego. To taka uwaga, bo tak mnie to wiele razy widziałem podobne postanowienia i bardzo dziwne w tej sprawie, bym powiedział, enuncjacje właściwie, chyba tak by trzeba powiedzieć, sądu. Ja nie rozumiem, to znaczy naprawdę nie rozumiem. Jeżeli ktoś z Państwa rozumie, to prosiłbym o kontakt do nas i o wyjaśnienie, jak to jest. Kto ma filmować nasze dzieci, jak nie my? Ja jeszcze wrócę do tego badania. Nie mówiąc oczywiście o zabezpieczaniu, o sytuacjach ekstremalnych, tak jak tu, to znaczy o zabezpieczaniu w ogóle dowodu na to, że coś złego dzieje, tak? Ja jeszcze wrócę do tego badania w tym Ostrowcu, w tym Centrum Uzależnień. Tam była taka ciekawa sytuacja, że sędzia po tych badaniach, niby że biegły do niego zadzwoniły, czego nie można jest robić, na drugi dzień. I powiedziały mu, że ja przyjechałem z bronią i położyłem broń na stole i zastraszyłem te biegły. Tak, to
To wynika z zawiadomienia sędziego, który złożył referenta sprawy, który prowadził sprawę, wydawał wyroki, złożył takie fałszywe zawiadomienie do prokuratury w Ostrowcu Świętokrzyskim. Sprawa oczywiście... A kto dokładnie? Sędzia Grzegorz Zając, biegłe Renata Potocka i Urszula Szafirowska z Ostrowca, psychiatra Potocka i Urszula Szafirowska, wydały fałszywą opinię, mówię to z pełną odpowiedzialnością. Niech panie po prostu, jak ja mówię tu nieprawdę, czy pan sędzia, to niech mi podadzą po prostu zniesławienie. Pan sędzia złożył fałszywe zawiadomienie do tej sprawy. Fałszywe dane podał, bo nie zgadzało się to... Oczywiście sprawę umorzono przed wszczęciem przez prokuraturę w Ostrowcu. Biegły zeznał zupełnie co innego odnośnie do tej sytuacji, do tego, co podał sędzia po prostu w tym zawiadomieniu. I ten sędzia później wydawał wyroki w tej sprawie za rok. I dalej ta sprawa się toczyła i on prowadził wszystkie postanowienia w sprawie. Ja o tym nie wiedziałem. Ja się dowiedziałem, że taka sytuacja miała miejsce dopiero po półtora roku. Ale to do tego jeszcze też wrócę krótko. Chciałem tylko powiedzieć, że na skutek tego zawiadomienia sędziego, tej wydanej opinii, ja w trybie pilnym zostałem skierowany na badania na broń ponowne. Te badania trwały 2 dni też. Zrobiłem baterię testów na tych badaniach u psychologa, u psychiatrów, u lekarzy w ogóle. I te badania w ciągu 2 tygodni nie potwierdziły tej osobowości, którą mam. A jaki był odstęp pomiędzy jednymi badaniami? 2 tygodnie. No tak. 2 tygodnie. To prawdopodobnie minęła ci ta osobowość. No nie może, bo osobowość właśnie taka, chciałem podkreślić, jest cechą stałą. I te biegłe stwierdziły, że mam ją od młodości, że miałem niby, no tak. Rzekomo. Ale to wszystko po godzinie rozmowy. A tutaj, gdzie są badania, były znów robione po prostu wielogodzinne przez licencjonowanych biegłych zgodnie z rozporządzeniami MSW, ustawie o broni i amunicji. To są najbardziej szczegółowe badania, po prostu takie najbardziej restrykcyjne na świecie w Polsce, bo w Polsce jest najbardziej restrykcyjny utrudnianie dostępu do broni po prostu. Jest najbardziej restrykcyjne. No tak. I w związku z tym te badania są bardzo restrykcyjne, bo niewiele ludzi przechodzi. I te badania przecież były robione na wniosek prokuratury, policji, nawet sąd rodzinny był o tym poinformowany, bo musieli przesłać tą opinię na policję. Ale ta opinia, która została wydana, to orzeczenie, mimo tego, że to było przecież państwowe, nie zostało już używane później w sprawach gdziekolwiek, tylko cały czas sąd się posiłkuje tą jedną opinią w tej sprawie. Tą, które wydały w Centrum Uzależnień od Trowców Biegłe. I tym się posługuje każdy. I prokuratura, Do takich absurdów dochodzi, że prokurator, umarzając sprawę, gdzie po prostu inni biegli się dotyczącą Fabiana, gdzie inni biegli i po prostu wypowiadali się o obrażeniach dziecka, psychologowie o tym, że dziecko mówi prawdę, że są zachowania naturalne dziecka, opinie po prostu odnośnie obrażeń z wielu dni, z jakiegoś określonego długiego czasu. We'll be right back.